Już w piątek poznamy wyniki głosowania na poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców do suwalskiego budżetu obywatelskiego. Głosowaniu poddano łącznie 26 pomysłów podzielonych na trzy kategorie. Projekty duże, małe i społeczno-kulturalne. Projekty duże to inwestycje, z których największa o wartości około 791 tysięcy złotych dotyczy utworzenia Parku Ułańskiego i odrestaurowania terenów zielonych na obszarze pokoszarowym przy ulicy Pułaskiego. W projekcie znalazły się propozycje budowy ścieżek pieszo-rowerowych, nowych nasadzeń, oświetlenia, ustawienie stylizowanych ławek i innej typowo parkowej infrastruktury. Według projektu w centralnej części parku miałaby być zamontowana trwała makieta z odlewem dawnego garnizonu oraz tablice informacyjne o historii tego koszarowego kompleksu i stacjonującego tu niegdyś drugiego pułku ułanów grochowskich. Wśród małych projektów są propozycje budowy kolejnych placów zabaw, parkingów, ale też znajdujemy tutaj pomysł utworzenia miejsca upamiętniającego jednego z najbardziej znanych obywateli Suwałk, Andrzeja Wajdę. Propozycje społeczno-kulturalne to między innymi utworzenie fanklubu bluesa, publikacja encyklopedii suwalskiego seniora, organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat cukrzycy, czy organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców kilku bloków przy ulicy Witosa pod hasłem Manhattan zaprasza. Na realizację pomysłów mieszkańców miasto zamierza wydać w 2018 roku 2 600 000 zł. 2 miliony zostaną przeznaczone na duże projekty, 0,5 miliona na małe, a na propozycje społeczno-kulturalne zaplanowano 100 000 zł.